witam. Dzisiaj troszkę mniej miły film, ponieważ mój chomik zrobił sobie coś w oko i no jak widać tutaj ma sernik. Przepraszam, ma zaropiałe i sklejone, więc jedziemy dzisiaj do weta. Po skończeniu lekcji, jak mój tata wróci do domu i pójdę po lekcjach do Pepko zrobić mu jakąś chorobówkę, żeby sobie nie podrażnił niczym oczka jeszcze bardziej, bo sernik, chodź tutaj. Bo jak widać, to oczko nie wygląda zbyt ładnie. Sernik! Ja chyba mu muszę zabrać ten mostek, bo sobie coś zrobi. Sernik, ogarnij się! Tak mówi o tobie. Więc no, zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś większego uszkodzenia oczka. Mam nadzieję, że tylko kropelki wystarczą. No i mamy taki mały problem, bo jedyną siatką, jaką mam obecnie, jest taka plastikowa, no która nie wytrzyma zbyt długo, więc będę musiała wziąć jakąś naprawdę wysoką klatkę, żeby chomik mi nie przegryzł się. Ale tak prawdopodobnie włożę ją do tej klatki, żeby mi chomik nie uciekł. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mały pirat. No chodź. Teraz sobie spał, obudziłam go, biedny. Pakowałam jeszcze chomika w siatkę, żeby miał jakąś osłonę. Idziemy. Mam tutaj wszystkie potrzebne recepty i w ogóle. Zaraz wam pokażę i powiem, co, jakie zalecenie dostał. Więc jednak zmiana planów, chomik będzie mieszkał na wybiegu. Przyszliśmy z apteki i dostaliśmy takie kropelki, w sensie to są na receptę. No, takie krople. Nazwy nie podam, bo ktoś może mieć w domu te krople i dać chomikowi swojemu, a tak się nie robi. Trzeba skonsultować to z weterynarzem. I będzie miał na dole koc polarowy. I będzie miał dużo miejsca. O wiele więcej niż w klatce. One się pozmieniały i chomik będzie mieszkał na wybiegu. Wiem, że nie powinien, ale niestety nie mogłam znaleźć odpowiedniego pudła w Pepko. No i prawdopodobnie by się wygryzł, bo mam tylko tą siatkę plastikową, więc jest zmiana planów. Tak teraz to wygląda. Jedna płyta. To jest ten wybieg z filmu o wybiegach. Ma 60 długości i 40 wysokości. Chomik tam sobie je. I tutaj będzie mieszkał przez następne 10 dni. A ja będę musiała się wynieść do dużego pokoju, w sensie do pokoju dziennego. Ja. Chomiczek zajmując mało miejsca. Zapomniałam powiedzieć, że kropelki trzeba dawać 3-4 razy na dzień przez 7 do 10 dni. Pamiętajcie, że chomiczki to nie zabawki i nie są tanie, ponieważ za to leczenie zapłaciłam sporo pieniędzy, nie będę mówiła ile, bo to nie jest kanał o pieniądzach. I tak obecnie wygląda wybieg. Troszkę jest bardziej z boku ułożony, nie jest wielki tak, ale i tak chomik teraz śpi, więc niepotrzebny mu jest duży wybieg. Oczywiście kropelki normalnie wkraplamy do chorego oczka. She keeps the sunset right when we're bare.
Bye.